Jedność! Siema. No, jestem z powrotem, w sumie to może nawet nie z powrotem, a kontynuujemy sobie następną sesję z... Siema. Ja jestem Michał i witam was w kolejnej sesji z Raymana 2 Revolution, albo zagrajmy w Rayman 2 Revolution. Ostatnim razem udało nam się przejść Świątynię Kamieni i Ognia. Przeszliśmy przy okazji urwisko oraz sklepienie i parę minigierek od Lee. I dzisiaj skupimy się na Rainbow Creek. A dlaczego idziemy do The Rainbow Creek? Dlatego, że tam na nas Globox czeka. I tam prawdopodobnie dostaniemy się już do kolejnej lokacji zwaną jako Świątynia Skał i Lawy. Jak też mogliście zobaczyć przed jakby samym tym, w sumie zapiszemy sobie, przed właściwie tą sesją, którą teraz widzicie, wstawię wam gameplay z, to nie był Well Bay, tylko który to był poziom, do jednego z ostatnich poziomów wracałem i gdzie również lumki zapomniałem, więc mogliście zobaczyć, gdzie tak naprawdę tamte lumki ominąłem. Lub po prostu nie miałem możliwości ich zebrania. I to chyba było bodajże Cierniowe Wzgórza, tak, to były Cierniowe Wzgórza. I to właśnie w Cierniowych Wzgórzach zapomniałem lumków, ponieważ nawet nie miałem możliwości dostania się tam, dlatego że po prostu nie miałem jakby maski deszczu, która powodowała zniszczenie się tam generatora, który pozwolił mi dostać się do pozostałych tych czterech lumków. Dobra, gdzie jest ten Globox? Dalej oczywiście jesteśmy w równinie minizaurów. Bo jak żeby inaczej. Musimy teraz do Lava Sanctuary się kierować, tak? Tak jest, do Lava Sanctuary. Czyli po prostu do sanktuarium skał i lawy. I jak pamiętacie z Raymana dwójki oryginalnego, były dwa tego typu poziomy. Był pod świątynią skał i lawy i Świątynia Skał i Lawy. Tu idziemy w stronę jaskini Echa. A tu idziemy do Lava Sanctuary. Więc lećmy schodami do góry. Tutaj trochę się czuję, jakbym był w jakimś takim więzieniu. Wiecie, o co chodzi, bo tutaj po lewej stronie kraty. Kurde, no klimacik jest jakiś. W ogóle mam wrażenie, że na emulatorze ta gra się o wiele szybciej ładuje niż na konsoli, jakbyśmy grali. Nie wiem, odnoszę takie dziwne wrażenie. Tak, mamy tutaj starcie z nowym przeciwnikiem. Mianowicie są to zombie robopiraci. Bardzo fajna w ogóle sekwencja przed dostaniem się do sanktuarium skał i lawy. Nie żebym się tutaj chciał czepiać. Dobra, drzwiczki się nam otworzyły, więc możemy iść. Uwaga oczywiście na śmiertelny ten śmiertelny płomień. Nie, to nawet nie można nazwać płomieniem, to po prostu śmiertelny gaz. O, gierka oczywiście musiała tutaj stanąć. To mamy exit i powrót do Rainbow Creek. I ponownie gra znowu stanęła. O co teraz chodzi? To niezłe 6 FPS-ów tutaj jest. Emulator aż tutaj nie wyrabia w tej sekwencji. Za dużo jakby robopiratów jest. Bez hitu jest ich za dużo, kurde. 6 jest co najmniej. Sanktuarium lawy. Tutaj mamy zablokowane drzwiczki. Bardzo muszę pochwalić twórców za pomysłową lokację, dlatego że kurczę, ten hub naprawdę wydaje się całkiem spoko. Jeżeli chodzi o równinę minizaurów i te oto sekwencje, to muszę naprawdę przyznać szacun. Znaczy ja wiem, że to się Rainbow Creek nazywa ta strefa, ale ja lubię po prostu na cały ten obszar mówić równina minizaurów. Tak jakoś mam już. Sanktuarium lawy, dobra. To mamy kolejne zablokowane drzwi, przez które nie przejdziemy.
bo w końcu są zablokowane, więc jakbyśmy mogli przejść przez zablokowane drzwi, no nie? Big brain normalnie. Dobra, okej. Czyli będziemy musieli uruchomić cztery przyciski, żebyśmy... Znaczy powiedzmy te cztery przyciski, no coś takiego będziemy musieli zrobić. I potem ogarnąć tą jedną klatkę, która teraz do mnie przemawia. Tu naprawdę, kurde, powiem szczerze, kontentu jest tyle, że naprawdę szok, nie? I to jest jedyna klatka, która w sumie jest w tej sekwencji. No to była pułapka, zdecydowanie. I kto tutaj teraz wyjdzie? BD Tank. Okej, mamy walkę z BD Tankiem. Chyba będziemy musieli coś takiego ogarnąć, tak mi się wydaje. O kurde, ale tutaj są spadki FPS-ów, masakra. Dobra. On jest chwilowo teraz, powiedzmy, uśpiony. I teraz trzeba będzie trafić w tego ziomeczka brzytwobrodego. Chyba. Nie. Dobrze, w Billy Tanka mamy trafić. Okej. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam moich wspomnień, jeżeli chodzi o odnośnie tej walki. Jak grałem w tę grę za pierwszym razem i jak grałem w tę grę na Crow Zaibatsu, bo musiałbym przejrzeć swój zapis ze streama, a szczerze powiedziawszy nie chcę tego robić, bo jakoś... Nie wiem, mam tendencję, że czasami nie lubię oglądać swoich zapisów. Niektórych mówię, nie mówię, że wszystkich. Easy, to jeszcze teraz jedno trafienie już po Billy Tanku. Szkoda, że z nim tylko raz walczymy w zasadzie, że on jest tylko takim tutaj właśnie bossem, że nie można jakby walki z nim powtórzyć, bo to jest boss, przy którym widzę jakby potencjał, żeby z nim częściej trochę walczyć niż raz. Takie jest oczywiście moje zdanie. This is my opinion, ludzie. This is moje zdanie w tej sprawie.
Heh. Pal gumę, leszczu. Bez kitu, ten przydupas brzytwobrodego to jest jedyne, co on potrafi. Tylko kurde, gadać, memlać. Gadać, memlać, memlać, jeszcze raz memlać, że co? Co to Rayman złego nie zrobił? Powiedz mi, co ty dobrego w takim razie zrobiłeś, skoro musisz ciągle ten uciekać. No nic, nic dobrego nie robisz. Dobra, tutaj mamy pod świątynią skały i lawy oraz świątynia skały i lawy. Przepraszam, nie. To jest świątynia lawy. I tutaj jest też pod świątynią lawy, bo tej skały nie ma w sumie, więc z jakiegoś powodu pozbyli się tego, więc nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Jakieś tutaj kurde zmiany dzikie wprowadzają w tym Revolution. 66%, dobra. I coś takiego po raz kolejny plusuje dla Raymana Revolution, że po prostu nie ma czegoś takiego, że Rayman tutaj dostaje się z portalu, tylko po prostu przypływa albo nie wiem, jakimkolwiek transportem się porusza. I to jest właśnie fajne. Bo to pokazuje przynajmniej, że nie wiem, w różne sposoby Rayman tutaj trafia do tych poziomów, no nie? A nie tylko standardową drogą przez portal. Każdy se tak może na łatwiznę iść. Dobra. Powiem wam szczerze taką rzecz, że jeżeli chodzi o Wellbay albo po prostu Zatokę Wielorybów, do tego poziomu najszybciej wrócimy w momencie, kiedy ogarnę sobie magnes na lumy, dlatego że to jest specjalny item, który pozwoli nam zdobyć tam te 4 lumy, które są nad rakietą w Zatoce Wielorybów, ponieważ próbowałem tam na wszelakie sposoby się dostać, ale no niestety nie wychodzi. Co za tym idzie, nawet nie chcę ryzykować. Ogólnie, jeżeli chodzi o wersję na konsolę PlayStation albo na konsolę Sony, to powiem tutaj swoje 3 grosze, że wersja multiplayerowa Raymana 2, czyli Revolution, pokazuje przynajmniej pełną wersję tego właśnie tutaj poziomu. Ponieważ jak wiecie, tej sekwencji z bagnem w ogóle nie było w wersji na PS1, czyli w wersji Shanghaiowej. Dlaczego nie było? Prawdopodobnie z powodu takiego, że albo gra nie zmieściłaby się w pełni na płytce do PlayStation 1, albo po prostu dostali, tak jak to z Nero ostatnio nawet dyskutowaliśmy na ten temat, że po prostu Ubisoft mogło dostać troszeczkę inne jakby koncepcje na wersję PlayStation 1, że niekoniecznie musieli dostać tą samą koncepcję, tak jak każda inna wersja gry. O, pamiętam doskonale, że tutaj jest klatka, więc spoko. Jedna z 6. Ogólnie jedyne, czego tutaj nie ma, to w zasadzie tego platform Lee, które zabrałyby cię na rundę bonusową Lee, ale no, myślę, że tutaj jakiegoś powodu, znaczy w sumie to nawet nie ma obowiązku, żeby była tutaj ta platforma, bo po co, skoro możemy do Lee dostać się w inny sposób i robić jej minigierki. No dobra, co my tu mamy? Okej, teraz podchodzimy do tego. A nie, nie podchodzimy do tego, teraz robimy coś takiego. Okej. Chenil. No, powiem szczerze, walka z tym Caterpillarem jest dosyć ciekawa.
Prawda, ja tutaj trochę lamię, ponieważ dostaję też obrażenia, ale to nie o to chodzi. Bardziej bym chodzi mi o to, że po prostu Raymana nie mam na tyle subgrade'owanego, żebym zadawać nie wiadomo jaki damage temu Caterpillarowi. Ale fajne jest to, że w ogóle Revolution właśnie urozmaicił takie właśnie walki, że w przeciwieństwie do normalnego Raymana dwójki na PC-ty, Dreamcasty i tak dalej, to tutaj mamy jakby więcej kontentu i to jest naprawdę bardzo fajne. I tak mówię to wszystko świadomie, mimo że wersja na Dreamcasta jest tą najbardziej rekomendowaną, najlepszą, to jednak dla mnie Revolution jest tą najlepszą szczerze wersją Raymana dwójki. W sensie nie mówię, że gardzę wersją na Dreamcast, ale po prostu Revolution jednak wprowadził więcej tych zmian, moim zdaniem. No, troszeczkę HP mi spadło, ale niestety warto było się, powiedzmy, poświęcić. A, i swoją drogą ten poziom nazywa się Sanktuarium Lawy, nie? Pod Świątynią Lawy, tak. Ten poziom się nazywa Pod Świątynią Lawy. I pewnie się zapytacie, no i co jest w tym dziwnego, Michał? Otóż ten poziom w wersji PC-towej nazywał się Pod Świątynią... Ten poziom nazywał się Świątynia Skały i Lawy, a następny poziom, który będziemy robić, nazywał się Pod Świątynią Skały i Lawy, tam gdzie była w zasadzie trzecia maska. Revolution jakby zmienił kolejność i ten poziom nazywa się Pod Świątynią, a następny będzie się nazywał Świątynia. Czyli wiecie, po prostu zamiana nazw z wersji normalnej na wersję Revolution. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, bo jeżeli nie, no to mogę oczywiście wyjaśnić w sekcji komentarzy, dla mnie to nie jest żaden problem. Tutaj zaczynamy już drugą sekwencję. Nie pamiętam, czy tutaj jakby w normalnej wersji był właśnie ekran z ładowaniem, ale raczej wątpię w to. Tak więc mam nadzieję tylko, że uda nam się tutaj 100% zrobić, bo to jest prosty poziom, jeżeli chodzi o robienie 100%. Jeden mógłbym powiedzieć, że z prostszych, jeżeli chodzi o późniejsze poziomy, tak więc myślę, że nie powinien on nam sprawić żadnych trudności. I kto wie, może dzisiaj nawet uda nam się skończyć już tę gierkę. A jak nie dzisiaj, no to jeszcze zostaje jutro. Dobra. Niech sobie ta platforma kwiatkowa poleci dalej. Ja tu będę musiał do klatki wycelować. Tylko jak ja to zrobię? Jak ja to kurczę zrobię? Żeby tamtą klatkę skasować. Chcę się zniszczyć. Właśnie najgorsze jest to, że tutaj nie możesz kamerą obracać. To by na pewno o wiele ułatwiło. A, czemu się nie chciała zniszczyć tamta klatka? To naprawdę by się te upgrade'y teraz przydały, ale no na razie nie chciałem jakby ich kupować, ponieważ nie widziałem jakby troszeczkę sensu. Wolę później jakby się za to zabrać, kiedy będę wiedział, że chcę tego zrobić, a też muszę wiedzieć, jakie chcę te upgrade'y, bo w momencie, kiedy ja nie wiem, no to jaki jest sens kupienia wtedy. Właśnie to jest najgorsze, bo w Raymanie na przykład dwójce na PS1 to Kamehameha albo po prostu te strzały Raymana powodowały, że nieważne gdzie celowałeś, to zawsze trafiało w tą klatkę. Tutaj z kolei musisz praktycznie co do pikselki wycelować, nie?